tu to najbardziej rozwinięta rodzina funduszy indeksowych w Polsce, które można traktować jako konkurencję dla ETF-ów. Powstały one już 5 lat temu, lecz oferta jest systematycznie rozwijana i stają się one coraz lepszym narzędziem do inwestowania. W ostatnim czasie zostały dodane nowe fundusze, poprawiły się różnice od i trwają prace nad automatyzacją rebalansingu. Doszło też do zmian prawa podatkowego dzięki czemu będzie można je wkrótce rozliczyć razem z inwestycjami giełdowymi, np. ETF-ami. W tym materiale dowiecie się, jak działają fundusze indeksowe INPZU oraz czy są one lepszym wyborem niż ETF-y. Link do wersji tekstowej znajdziecie w opisie. Na wstępie zaznaczę, że materiał nie jest sponsorowany, nie ma tu linków afiliacyjnych, nie odniosę żadnych korzyści, jeżeli skorzystacie z oferty TF i, i PZU. To materiał niezależny. Co ETF -y i fundusze indeksowe mają ze sobą wspólnego, a co je różni? Łączy je to, że przeważnie mają ten sam cel odzwierciedlić zachowanie jakiegoś aktywa bazowego, najczęściej indeksu giełdowego. Natomiast różni je to, jak się nimi handluje. Fundusze indeksowe nabywa się i umarza bezpośrednio u dostawcy. Czasem przez jakiegoś dystrybutora, na przykład bank. Natomiast ETF-y są notowane na giełdzie, więc kupuje się je i sprzedaje na giełdzie w Warszawie lub rynkach zagranicznych od innych uczestników rynku. Z jednej strony jest to zaletą, bo mając rachunek maklerski, zyskujemy dostęp do szerokiej palety instrumentów oraz mamy wpływ na cenę, po której zawieramy transakcje. Z drugiej strony jego obsługa dla niektórych osób może być barierą. Korzystanie z funduszy indeksowych daje przeważnie mniejsze możliwości, bo wybór produktów jest węższy, ale tu prostota jest większa, bo nie trzeba posiadać rachunku maklerskiego i znać zasad obrotu giełdowego. Fundusze indeksowe na rynkach zagranicznych, np. w USA czy w Wielkiej Brytanii, są podobnie rozwinięte jak ETF-y. Jednak Polacy zasadniczo nie mają dostępu do produktów zagranicznych i jesteśmy skazani na rozwiązania krajowych dostawców. Zaletą korzystania z krajowych funduszy indeksowych na pewno jest komunikacja, która w całości odbywa się w języku polskim. Podczas gdy inwestując w ETF-y, czasem potrzebny jest język angielski, zwłaszcza gdy posiada się rachunek u brokera zagranicznego. Chociaż tu bariera językowa systematycznie też zanika. Z kolei wadą jest to, że korzystając jedynie z polskich instytucji, nie uzyskujemy dywersyfikacji ryzyka lokalizacji, czyli asset location co może mieć znaczenie zwłaszcza dla inwestorów z większym kapitałem. Lista TFI, które dostarczają fundusze indeksowe jest całkiem długa. Są wśród nich TFI PZU, PKO TFI, Goldman Sachs, Quercus czy Ipopema. Jednak ich oferta przeważnie jest bardzo ograniczona i często sprowadza się do pojedynczych produktów. Platformę z prawdziwego zdarzenia ma jedynie TFI PZU dostarczające fundusze indeksowe in PZ2. Aktualnie dostępne są 22 produkty, które inwestują na polskim i zagranicznych rynkach akcji i obligacji. Można je kupić bezpośrednio przez platformę internetową inpzt a od pewnego czasu także przez dystrybutorów zewnętrznych KupFundusz.pl i Bank PKO S.A. Można w nie inwestować zarówno przez rachunek zwykły, jak i przez rachunki emerytalne. Korzystne podatkowo są nie tylko rachunki i X. -a. Fundusze IPZ-u zebrane są pod jednym parasolem podatkowym, więc inwestując przez rachunek zwykły, można przenosić środki między funduszami bez podatku, aż do czasu umorzenia jednostek. W ETF-y przeważnie inwestuje się w walutach obcych, w złotych można inwestować jedynie w ETF-y na GPW. To oznacza, że polski inwestor musi na jakimś etapie zamienić złote na walutę notowania danego funduszu. Co rodzi koszty przewalutowania, choć one przeważnie są niskie, a dla inwestorów długoterminowych wręcz pomijalne. Konieczność przewalutowania przede wszystkim utrudnia automatyzację regularnego inwestowania. Przy czym warto zaznaczyć, że zdarzają się tu pozytywne wyjątki. Zaczynają powstawać rozwiązania umożliwiające automatyzację inwestowania w ETF-y, jak zlecenia cykliczne w Interactive Brokers, plany inwestycyjne w XTB czy OIP w Finax. Linki do moich materiałów na ich temat znajdziecie pod nagraniem. Natomiast w polskie fundusze indeksowe inwestuje się w polskich złotych i jest to zaleta z perspektywy regularnego oszczędzania, bo unika się przewalutowania, co upraszcza życie. Regularne zakupy można zautomatyzować, ustawiając na przykład stałe zlecenie przelewu w swoim banku. Dzięki temu można na przykład co miesiąc dokonywać wpłat na wybrany fundusz lub wręcz zdefiniowany przez siebie cały ich portfel, odpowiednio określając tytuł przelewu. Inwestując w ETF-y, próg wejścia może być bardzo niski rzędu kilkadziesiąt złotych, o ile korzystamy z brokera oferującego handel jednostkami ułamkowymi. Co umożliwia nabywanie części jednostki ETF-u, np. Interactive Brokers czy XTB. Natomiast co do zasady, można kupować jedynie pełne jednostki, których cena wyznacza próg wejścia w ETF. Przykładowo, Vanguard Foodsy All World Uses ETF Accumulating na rynku Setra można kupić aktualnie za około 118 euro, czyli mniej więcej 500 zł, ale warto też brać pod uwagę minimalne wartości prowizji, które czasem są znaczne. Aktualnie wynoszą one np. 3 euro w Degiro lub Sachso Bank, 4 euro lub 14 zł w Mbank i DM-Bosch, 5 euro w Alior Banku, 6 euro w Links, a nawet 12 euro w Santanderze. Przykładowo, inwestując kwotę 100 zł w ETF przez rachunek maklerski Ike lub Igze, np. w Mbank lub Bosch, gdzie obowiązuje minimalna wartość prowizji 14 zł, efektywna stawka prowizji wyniosłaby aż 14%. Dążąc do tego, aby stawka prowizji pozostała stawką realną, minimalna wartość transakcji powinna w tym przypadku wynosić 4827 zł lub więcej. Natomiast w INPZ-u minimalne wartości prowizji nie obowiązują, a dokładnie nie ma ich wcale. Inwestowanie można zacząć już od kwoty 100 zł. Mając w kieszeni dosłownie 100 można kupić pojedynczy fundusz lub nawet cały ich portfel. Platforma InPZTU obejmuje aktualnie 22 produkty. Większość stanowią fundusze akcyjne, głównie z rynków zagranicznych. Można inwestować w akcje na poszczególne rynki, rozwinięte, wschodzące, rynek amerykański, europejski czy polski, w akcje sektorowe informatyka czy nieruchomości, akcje spółek surowcowych, złoto czy koszyk surowców oraz tematyczne. Zielona energia, biotechnologia, cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne czy zrównoważona gospodarka wodna. Niestety brakuje np. jednego funduszu na akcje całego świata, który obejmowałby rynki rozwinięte i wschodzące, co jest popularnym rozwiązaniem na rynku funduszy ETF. Można co prawda kupić osobno rynki rozwinięte i wschodzące, ale pilnowanie proporcji między nimi pozostaje po stronie inwestora, co angażuje jego czas i uwagę. Być może problem z czasem sam się rozwiąże, bo PZU pracuje nad automatyzacją rebalansingu. Paletę uzupełniają fundusze obligacyjne na rynek polski, rynki rozwinięte, wschodzące, obligacje inflacyjne, obligacje podwyższonego ryzyka high yield i zielone obligacje. Z perspektywy polskich inwestorów mogą to być szczególnie cenne produkty ze względu na hedging walutowy o czym za chwilę. Fundusze INPZ-u najczęściej stosują replikację fizyczną pełną lub sampling. Otrzymywane ze spółek dywidendy czy odsetki reinwestują, podobnie jak ETF-y typu akumulującego, co jest bardzo efektywne. Zawiedzenie mogą być jedynie inwestorzy, którym widok regularnie wpływających na rachunek dywidend poprawia morale i pomaga trwać przy swojej strategii. Inwestując na rynkach zagranicznych ponosimy ryzyko walutowe, co może poprawiać lub Pogarszać wyniki, zwłaszcza w krótkim okresie. Aby ograniczyć ryzyko walutowe, dostawcy mogą zabezpieczać fundusze przed wahaniami kursów walutowych za pomocą instrumentów pochodnych, stosując tzw. hedging walutowy. Stosowanie hedgingu oznacza, że zmiany kursów walutowych nie wpływają na fundusz ani pozytywnie, ani negatywnie. Na rynku ETF najczęściej zabezpieczaną walutą są euro, dolar czy fund brytyjski, ale dla polskich inwestorów sens mogą mieć fundusze zabezpieczone do złotego. Niestety takich ETF-ów jest niewiele. Aktualnie tylko dwa: BTETF S&P 500 PLN HEDGED oraz BTETF Nasdaq 100 PLN HEDGED. W pozostałych przypadkach występuje ryzyko walutowe. Natomiast polskie fundusze indeksowe, w tym inpz zasadniczo zawsze stosują zabezpieczenie walutowe na rynku akcji i obligacji. W przypadku obligacji Zabezpieczenie walutowe jest bardzo przydatne, bo waluty potrafią istotnie podnieść ich zmienność. Takie podejście jest dość powszechne w świecie finansów. Natomiast w przypadku akcji zdania są podzielone. W krótkim terminie, kilka miesięcy, kilka lat, waluty historycznie potrafiły mieć duży wpływ na wyniki, więc hedging walutowy może być bardzo przydatnym. Ale w długim terminie, rzędu kilkanaście lat co sugeruje historia Wpływ walut jest raczej neutralny, więc hedging walutowy może być zbędny. A wychodząc z założenia, że warto mieć choć trochę walut w portfelu w celu dywersyfikacji, ja tak uważam, można go wręcz uznać za wadę, bo hedging to uniemożliwia. Polskie i zagraniczne fundusze ETF słyną z przejrzystości. Za swoje benchmarki, czyli indeksy, za którymi podążają powszechnie przyjmują indeksy dochodowe, czyli uwzględniające dywidendy, co jest właściwe, bo dobrze odzwierciedlają one uzyskiwane strumień przychodów. Natomiast na polskim rynku funduszy inwestycyjnych nagminnie stosowane są złe praktyki. Fundusze często przyjmują za benchmarki indeks nieuwzględniający uwzględniający dywidend lub opłat lub wręcz benchmarku nie ma w ogóle, co utrudnia ocenę efektywności funduszu. Co do INPZ-u... Fundusze obligacyjne od początku miały zdrowe benchmarki. Natomiast benchmarki produktów akcyjnych początkowo pozostawiały wiele do życzenia. Na szczęście w 2022 roku zostały one wyprostowane. Aktualnie są nimi indeksy dochodowe dostarczane przez znanych dostawców, o których informacje są łatwo dostępne. Stały się przejrzyste. Łatwo jest sprawdzić, w co się inwestuje, a wyniki można łatwo ocenić. Porównując je z benchmarkiem. Wyjątkiem pozostaje jedynie Inpezytu akcję CEE, bo w jego przypadku indeks dochodowy nie istnieje. Ciężko o to winić TFI, ale mam nadzieję, że z czasem uda im się to jakoś rozwiązać, choćby tworząc jakąś protezę, bo obecnie wyniki przekłamują tu rzeczywistość. Fundusze INPZ-u mają w większości unikalne strategie ze względu na stosowany hedging walutowy. Na rynku ETF przeważnie nie ma ich dokładnych odpowiedników, więc są one raczej nieporównywalne. Aby uzyskać choć poglądowe wyobrażenie o wysokości opłat, można je próbować jedynie porównywać z ETF-ami bez hedgingu walutowego o podobnych strategiach. I tu trzeba jednoznacznie stwierdzić, że polskie fundusze indeksowe są przeciętnie sporo droższe. Opłata za zarządzanie za fundusze impozytu wynosi 0,5%, czyli niewiele, jednak występują też inne koszty, depozytariusza, audytu i tym podobne. Wskaźnikiem, który najlepiej określa łączne koszty, jakim klient funduszu jest obciążany, są koszty bieżące. Czasami są one kilka razy wyższe od opłaty za zarządzanie. Co ciekawe, koszty bieżące poszczególnych funduszy są bardzo zróżnicowane. Wynika to w dużej mierze ze różnej wielkości aktywów pod zarządzaniem. Koszty administracyjne są w miarę stałe, bez względu na to, jakie fundusz ma aktywa. Dlatego przy małych aktywach są one relatywnie wysokie, a przy dużych aktywach relatywnie niskie. Fundusze ETF bez hedgingu, które realizują podobną strategię do produktów Impezetu, można bardzo łatwo znaleźć. Większość funduszy Impezetu jest droższa niż ETFy. Koszty zarządzania są przeciętnie wyższe o prawie 1 punkt procentowy. Najgorzej wypada INPZ-u akcje europejskie, którego koszty bieżące wynoszą 1,6%, podczas gdy ETF o podobnej strategii pobiera 0,12% rocznie, co daje różnicę 1,48%. Korzystnie wypada raptem 5 funduszy, ale nie są to drastyczne różnice, a 3 spośród nich to produkty młode, które z czasem pewnie będą wykazywały wyższe koszty, bo tego uczy nas historia starszych funduszy. Na marginesie: wyższe opłaty w INPZ-u nie są winą kosztów hedgingu, bo przykładowo ETF y z zabezpieczeniem walutowym mają podobne koszty, co te niezabezpieczone. Po prostu rynek polski jest mały, więc ciężko wyskalować biznes, co utrudnia obniżkę opłat. Z jednej strony, można zrozumieć polskich dostawców, że przy ograniczonej skali działalności pobierają wyższe opłaty, ale z drugiej, trudno mieć pretensje do klientów, że interesują też ich tańsze zagraniczne produkty, skoro mają taki wybór. Koszty zarządzania to jedno, ale wpływ na wyniki funduszy mają też inne elementy, jak wspomniany hedging walutowy. Dlatego po sprawdzeniu kosztów zarządzania warto dodatkowo spojrzeć też na różnicę od wzorowania, czyli tracking difference. To prosty wskaźnik pokazujący różnicę między stopą zwrotu funduszu i jego benchmarku. Jeżeli różnica jest ujemna, to znaczy, że fundusz zarobił mniej niż indeks, a jeżeli dodatnia, to znaczy, że więcej niż indeks. Różnice od wzorowania historycznie były bardzo zróżnicowane. W latach 2019-2021 były raczej ujemne, czyli fundusze często zarabiały mniej niż indeks, a w latach 2022-2023 były często dodatnie, czyli fundusze zarabiały więcej niż indeks. Przykładowo, inpz akcje amerykańskie w 2021 miał różnicę od wzorowania prawie minus 2%, a w 2023 prawie plus 2%. Ujemne różnice można jeszcze zrozumieć, bo fundusz ma przecież koszty. Jednak różnice dodatnie, czyli na korzyść klientów, mogą być zaskakujące, zwłaszcza gdy sięgają aż kilku procent. Przeważnie ma to związek ze stosowaniem hedgingu walutowego, który wykorzystuje instrumenty FX Swap. W uproszczeniu, gdy stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w kraju inwestycji, np. w USA lub strefie euro, swap walutowy poprawia stopę zwrotu a gdy są niższe, pogarsza. Historycznie stopy procentowe w Polsce były przeważnie wyższe niż w USA czy strefie euro, co było środowiskiem sprzyjającym poprawie wyników funduszy. Natomiast akurat w okresie 2019-2021 te różnice się zatarły, co w efekcie dawało gorsze wyniki funduszy ImpaZetu. Natomiast w okresie 2022-2023 stopy w Polsce były ponownie wyższe. Co spowodowało, że wyniki funduszy inpz były wyższe niż benchmarków. To tłumaczy duży rozstrzał różnic od wzorowania funduszy inpz -u. Na rynku ETF-ów bez hedgingu jest to raczej niespotykane. Chociaż trzeba pamiętać, że przeliczając stopy zwrotu zagranicznych ETF-ów na złote, ze względu na wpływ walut, w krótkim terminie wyniki mogą się różnić i to bardzo. Natomiast w dłuższym horyzoncie Różnice w wynikach się zacierają mimo braku hedgingu, ale to temat na osobną okazję. Jak hedging walutowy będzie w przyszłości wpływać na wyniki funduszy INPZ-u? Tego oczywiście nie wiemy. Gdyby założyć, że historia się powtórzy i stopy procentowe w Polsce będą przeważnie wyższe niż w krajach inwestycji, będzie to korzystnie wpływać na ich wyniki, rekompensując wyższe opłaty względem ETF-ów. Ale oczywiście nie ma takiej gwarancji. Podchodząc do tematu ostrożnie, należałoby przyjąć, że ten wpływ będzie raczej neutralny. A z tego wniosek byłby taki, że fundusze indeksowe w długim terminie mogą mieć gorsze wyniki niż ETF-y ze względu na wyższe opłaty. W inwestowaniu długoterminowym największe znaczenie mają koszty zarządzania. Koszty transakcyjne przeważnie są mniej istotne, a często wręcz pomijalne. Na rynku ETF prowizje i koszty przewalutowania przeważnie są niskie, chociaż przy małych kwotach, jak kilkaset złotych, mogą być wysokie ze względu na minimalne wartości prowizji, zwłaszcza u brokerów oferujących IKE czy IGZE. Przykładowo, inwestując kwotę 100 zł w ETF przez rachunek maklerski IKE lub XE, gdzie obowiązuje minimalna wartość prowizji 14 zł, efektywna stawka prowizji wyniosłaby aż 14%. Inwestując w fundusze indeksowe, prowizji i kosztów przewolutowania nie ponosi się w ogóle. Kupna i sprzedaż odbywają się bezpłatnie. Z perspektywy osób inwestujących małe kwoty, to duża zaleta. W takim ujęciu, IPZ-u może się okazać tańszym rozwiązaniem niż ETF-y, pomimo wyższych kosztów zarządzania. Brak kosztów transakcyjnych jest też atutem w podejściu krótkoterminowym, zakładającym częste transakcje. Jednak fundusze indeksowe niespecjalnie się do tego nadają ze względu na brak informacji o cenie zawarcia transakcji w momencie składania dyspozycji. Po jakiej cenie doszło do realizacji dyspozycji, inwestor dowie się dopiero po jednym, dwóch dniach roboczych. Dla krótkoterminowców lepszym pomysłem wydaje się inwestowanie w ETF przez taniego brokera. Wielkość aktywów pod zarządzaniem ma znaczenie. Celem dostawców funduszy jest zysk. Jeżeli zebrane przez fundusz aktywa są niewielkie i nie spełnia ono założeń biznesowych, zarządzający może chcieć go przekształcić lub nawet zamknąć. Ewentualne zamknięcie oczywiście nie, uzna, nie oznacza utraty pieniędzy przez inwestora pieniądze do niego wrócą ale może oznaczać konieczność zakończenia inwestycji poniżej ceny zakupu, czyli stratę. Tak się czasem zdarza, również na rynku ETF. Przykładowo w 2021 Lixer ETF Vic 20 został zamknięty, a w 2023 BTETF Wiktech został przekształcony w BTETF Obligacji 6M. Aktywa pod zarządzaniem funduszy Impezetu są raczej niskie, a ich pozyskiwanie idzie dość wolno. Na koniec 2023 największe aktywa zebrały fundusze obligacyjne. Sporo aktywów miał też fundusz Impezetu Akcje Polskie. Pozostałe zebrały co najwyżej 50 milionów złotych. Oczywiście wiele spośród nich to produkty młode i potrzebują czasu na rozruch. To normalne. Jednak trzeba się liczyć z tym, że część z nich może nie przetrwać próby czasu. Każdy dostawca ma inne założenia biznesowe. Jednak gdyby przyjąć kryteria, którym kieruje się np. polski dostawca ETF-ów Beta Securities, aktywa zapewniające przetrwanie funduszu powinny po dwóch, trzech latach Wynosić przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Jedną z najczęstszych bolączek inwestorów jest brak systematyczności w inwestowaniu. W pokonaniu tej trudności może pomóc automatyzacja inwestowania, która może obejmować regularne zakupy czy okresowy rebalancing. Niektórzy brokerzy umożliwiają automatyzację zakupów, jak Interactive Brokers czy XTB, ale są to raczej wyjątki. W IPZU taką automatyzację można łatwo uzyskać, ustawiając zlecenie stałe na konkretny fundusz lub portfel funduszy. Rebalancing, czyli przywracanie zakładanych udziałów między aktywami, jest bardzo ważny, aby utrzymać ryzyko portfela w ryzach. Automatyzacja tej czynności na rynku ETF jest raczej niedostępna, ale są przynajmniej ETF-y typu multi-asset, inwestujące jednocześnie w akcje i obligacje, gdzie jest on wykonywany na poziomie funduszu. Niestety... Platforma ImpZE-u nie obejmuje funduszy multi Asset o strategii indeksowej, a automatyczny rebalancing nie jest na razie dostępny. Póki co możliwy jest jedynie rebalancing jednym kliknięciem do wskazanej przez klienta alokacji w portfelach modelowych konstruowanych przez TFI w ramach rejestrów zwykłych. Ale dobra wiadomość jest taka, że PZU deklaruje pracę nad rozwinięciem tej funkcjonalności. Byłaby to duża zaleta, więc trzymamy kciuki, aby to się udało. Każda inwestycja kiedyś się kończy, a w przypadku rachunków emerytalnych, wypłata może mieć formę wygodnych rat. Realizacja wypłaty w ratach w oparciu o ETF-y jest dalece niedoskonała, że tak to ujmę, bo mimo że broker może wypłacać raty automatycznie, to jednak sprzedaż instrumentów pozostaje po stronie klienta, czyli naszej. Co prawda, można sięgnąć po ETF-y wypłacające dywidendy, czyli distributing. Ale może być ciężko dobrać instrumenty odpowiednie dla nas pod kątem strategii i stopy dywidendy. Natomiast w przypadku funduszy indeksowych, wypłaty w ratach można w pełni zautomatyzować i elastycznie określić wysokość raty. Inwestując w ETF lub fundusze indeksowe przez rachunki emerytalne, rozliczenia podatkowego nie ma w ogóle przynosząc środki między funduszami, podatki nie są pobierane. Dlatego zdecydowanie polecam korzystanie z kont IK i IGZE. Inwestując przez rachunki zwykłe, czyli standardowo opodatkowane, trzeba płacić podatki i rozliczać się z fiskusem. Inwestując w ETF-y, po każdym roku, w którym dojdzie do zdarzenia podatkowego, jak sprzedaż instrumentów czy otrzymanie dywidendy z funduszu zagranicznego, należy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Z perspektywy rachunku zwykłego, przywagą funduszy impz jest parasol podatkowy. Przenosząc środki między funduszami, nie płaci się podatku od zysków, co jest bardziej efektywne, bo podatek jest odraczany do momentu umorzenia jednostek z parasola. Do niedawna zysków nie trzeba było nawet samodzielnie rozliczać. TFI pobierało, płaciło i rozliczało podatek za klienta, ale to się niestety właśnie zmieniło. Niestety albo niestety, zależy od perspektywy. ETF-ów i funduszy inwestycyjnych, w tym indeksowych, do niedawna nie można było rozliczyć razem, ale od roku podatkowego 2024 taka możliwość istnieje. W roku 2025 po raz pierwszy osoby inwestujące przez Polskie Fundusze Inwestycyjne, w tym INPZ-u, po umorzeniu jednostek, otrzymają PIT 8C i będą mogły je rozliczyć razem z inwestycjami giełdowymi. A to daje szanse na niższe podatki. Z perspektywy osób, które nie inwestują na giełdzie, lecz jedynie przez fundusze inwestycyjne jednego dostawcy, np. InPZTU, zmiany podatkowe raczej nie są korzystne. Takie osoby nic nie zyskają, a tracą prostotę rozliczenia, bo od tej pory TF ich nie rozliczy, muszą zrobić to sami. Zyskują przede wszystkim inwestorzy giełdowi, np. korzystający z ETF-ów, którzy i tak sami się rozliczają. Dla nich to zachęta do budowania portfela z wykorzystaniem dodatkowych produktów np. funduszy indeksowych INPZU. Fundusze INPZU mają swoje unikalne cechy, które w zależności od strategii danej osoby można rozpatrywać jako zalety lub wady. I jak to wygląda z mojej indywidualnej, subiektywnej perspektywy? Zacznę od wad. Ograniczony wybór funduszy mi akurat nie przeszkadza, bo nie mam wyrafinowanych potrzeb. Szkoda, że nie ma funduszu na globalne akcje i multiasetów, ale mogę to jakoś przełknąć. Nie boję się też przekształcenia funduszy, bo te, które mnie interesują, akurat mają większe aktywa. Natomiast nie podobają mi się przede wszystkim wyższe opłaty, które przy moich konserwatywnych założeniach mogą nie zostać zrekompensowane przez stosowane w hedgingu słupy walutowe. Mój horyzont sięga kilkudziesięciu lat, a przy tak długim okresie opłaty mają duże znaczenie. To, z czym mam jednak największy problem, to brak możliwości dywersyfikacji walutowej, bo wszystkie fundusze stosują hedging walutowy. Ja w funduszach chcę mieć głównie część akcyjną, więc chcąc uzyskać ekspozycję na waluty obce, muszę sięgnąć po ETF-y. Ale fundusze IPZ-u mają swoje zalety i widzę szerokie grono osób, dla których mogą one być dobrym rozwiązaniem. Dużym atutem oferty są fundusze obligacyjne PLN Hedged. To jedyne pasywne instrumenty, które zapewniają dywersyfikację ryzyka emitenta, ale bez ryzyka walutowego dla osób oszczędzających w złotych. To bardzo przydatne narzędzia, zwłaszcza dla inwestorów konserwatywnych, których portfel miałby w większości składać się z obligacji. Większość społeczeństwa ma zachowawczy profil ryzyka, więc te instrumenty świetnie wpisują się w profil typowego klienta. Aktualnie można je rozliczać razem z inwestycjami giełdowymi, co jest zachęcające dla inwestorów ETF-owych, aby sięgać po nich w części obligacyjnej. Zaletą jest też możliwość automatyzacji regularnego inwestowania, co w świecie ETF rzadko jest możliwe, chociaż zdarzają się wyjątki jak Interactive Brokers czy XTB. Dla osób, które mają z tym problem, ta wygoda może rekompensować wyższe koszty zarządzania może to być szczególnie opłacalne w przypadku inwestowania małych kwot, zwłaszcza przez IKE i IGZE, bo na rynku ETF może to być bardzo kosztowne. Fundusze NPZU mogą też być bardziej wygodne niż ETFy na etapie konsumpcji majątku, jeżeli korzystacie z IKE lub IGZE i planujecie wypłaty w ratach. Dużym plusem jest też prostota platformy. Co prawda, według mnie obsługa rachunku maklerskiego jest w zasięgu każdej osoby, ale tu próg wiedzy jest jeszcze niższy. Poza tym, wiele osób jest przywiązanych do złotego, czyli waluty inwestycji w Impezetu, i może potrzebować czasu, aby mentalnie otworzyć się na waluty obce. Do czego jednak zachęcam. Platforma Impezetu uważam, że może być dobrym miejscem do rozpoczęcia przygody z inwestowaniem. Mogę sobie wyobrazić, że osoba początkująca z czasem zechce zamienić fundusze indeksowe na ETF-y lub ETF-y staną się przynajmniej uzupełnieniem jego portfela. To wszystko, co do Was przygotowałem. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Zapisujcie się na newsletter i do zobaczenia. Piona!